Witajcie, to Krzysiek z redakcji GamingMusic.pl. Miniony rok 2016 zapamiętamy z wielu powodów, ale na pewno jednym z nich była muzyka do gier wideo. Wielu artystów zagranicznych, jak i tych z naszego rodzimego podwórka, znowu nas pozytywnie zaskoczyło, choć nie zabrakło kilku rozczarowań. Porównując z rokiem 2015, tym razem mieliśmy naprawdę poważny problem z wyborem najlepszego albumu. Jakie są więc nasze wspomnienia? Przykładowo, ścieżka dźwiękowa Dark Souls 3 miała bardzo duże atuty i naszym zdaniem zakończyła serię pomyślnie. Z kolei, pomimo braku Grega Edmondsona w czwartej odsłonie Uncharted, od pierwszych pociągnięć smyczków już wiedzieliśmy, że cała ścieżka dźwiękowa będzie brzmiała jak wysokobudżetowe filmy akcji. Overwatch, podobnie jak Heroes of the Storm, to przede wszystkim powiew świeżości w blizzardowskich soundtrackach. A w ogóle to współczesne gry cierpią na dotkliwy brak męskiego wokalu w swoich ścieżkach dźwiękowych. Nie bolało nas to tak bardzo, dopóki głos Chucka Regana nam tego nie uświadomił parę miesięcy temu w muzyce do The Flame in the Flood. Idąc dalej, trzeba przyznać, że Austin Wintory znowu wykonał swoją pracę bardzo dobrze, bo muzyka podczas rozgrywki w Abzu spisuje się bez zarzutów, a to jest tak naprawdę najważniejsze. CD Projekt Red tyle samo zaangażowania i pracy włożył w dopieszczenie podstawki, co w Serca z Kamienia oraz Krew i Wino. W tym drugim przypadku otrzymaliśmy bardzo różnorodną ścieżkę. Od turniejowo-fanfarowych utworów przez sielankowe, baśniowe fragmenty, aż do energicznych i mocnych brzmieniowo kawałków. Z kolei muzyka No Man's Sky, dzięki talentowi członków kapeli 65 Days of Static, jest bardzo udana, a kawałki tam w większości są dosyć długie i ciekawe. Nie przypadną do gustu każdemu, ale coś takiego można by równie dobrze powiedzieć o praktycznie każdej muzyce. I Am Setsuna w każdym niemal aspekcie oddaje ducha gatunków staroszkolnych JRPG-ów, jednak ma też swoje wady, przez co gra oraz muzyka są po prostu tylko dobre. Fumito Ueda przy The Last Guardian szukał pomysłu na kompozycje różniące się od poprzednich wydanych przez siebie produkcji, gdzie muzyka najczęściej była emocjonalna oraz momentami nawet bardzo heroiczna. W tym celu zaprosił do współpracy wielu kompozytorów, z których ostatecznie wybrał pracę Takeshiego Furukawy, przez co dostaliśmy album z nielicznymi wyróżniającymi się utworami. Nie przedłużając już bardziej, zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, w którym poznacie album, który nasza redakcja ogłosiła najlepszym w roku 2016. Zanim jednak przedstawimy Wam, co wybraliśmy, chcielibyśmy wcześniej opowiedzieć o dwóch pozostałych, które były najbliżej naszej nominacji. Ponadto postanowiliśmy jeszcze przyznać specjalne wyróżnienie dla albumu z ubiegłego roku. W takim razie zaczynajmy. Album roku 2016 według redakcji GamingMusic.pl. Miejsce trzecie. Quantum Break. Petri Alanko. Quantum Break od dawna był oczekiwanym ekskluzywem na najnowsze platformy Microsoftu. To gra akcji z twistem w postaci manipulacji czasem. Ma również kreatywny setting i wielowątkową fabułę, jak na tytuł ze stajni Remedy Entertainment przystało. Za ścieżkę dźwiękową Quantum Break odpowiada Petri Alanko. Ten soundtrack jako całość jest perfekcyjną opowieścią, której narracja przekazuje miriady emocji. Muzyka do Quantum Break to po prostu ponadczasowy konglomerat świetnych pomysłów i bezbłędnego wykonania. Jest to soundtrack, który nie tylko kompozytorsko, ale przede wszystkim świadomymi zabiegami syntetycznymi oraz dopracowanymi automatyzacjami efektów zbudował kompletne dzieło muzyki elektronicznej. Miejsce drugie. Samorost 3. Tomasz Dworzak. Raz jeszcze czeskie studio Amanita Design udowodniło, że nie ma sobie równych w kwestii budowania magicznych i niespotykanych światów. Samorost 3, dzieło producentów Machinarium czy Botanikuli, jest kolejnym dowodem na potrzebę istnienia gier, które poruszają wiele zmysłów naraz. Zatem, co sprawia, że muzyka autorstwa Tomasza Dworzaka należy do unikatowych? Kompozytor ze względu na charakter historii postawił na prostotę i delikatną elektronikę budującą atmosferę. Czuć to bez wyjątku w najdrobniejszym dźwięku instrumentów, które świetnie oddają nastrój gry. Każdy z napisanych utworów buduje pomost pomiędzy tym, co dzieje się wokół żywych obrazów, a graczem. Czyżby Flex powtórzył sukces ścieżki dźwiękowej do Machinarium? Miejsce pierwsze. Doom. Nick Gordo. Po długich i burzliwych naradach, ostatecznie wspólnie w gronie redakcyjnym postanowiliśmy przyznać miejsce pierwsze muzyce do gry Doom, najbardziej metalowemu soundtrackowi ostatnich lat. Bramy piekieł otworzyły się ponownie, a wraz z tym niecodziennym zjawiskiem słychać ścieżkę dźwiękową z nowego Dooma autorstwa Micka Gordona. O tym, że muzyka jest wyjątkowa, wiedzieliśmy od samego początku, gdy usłyszeliśmy pierwsze nuty. Soundtrack jest niekonwencjonalny, złożony, wielowarstwowy i zaskakujący. Kompozytor wykorzystał stary radziecki syntezator i dźwięki piły łańcuchowej, by uzyskać potężne brzmienie. Muzyka jest tu całkowicie złowieszcza i zadziorna. Sposób, w jaki Gordonowi udało się uchwycić atmosferę gry i oblicze piekła, jest bezbłędny. Wielką siłą tej ścieżki dźwiękowej jest to, że po prostu idealnie pasuje do rozgrywki i napędza gracza do dynamicznej i bezkompromisowej zabawy. Przy takiej muzyce po prostu chce się przeprowadzać lobotomię demonicznych czerepów piłą mechaniczną. Trzeba wspomnieć, że ten album to przede wszystkim ciężkie metalowe riffy przesterowanych gitar, ostre syntezatory, bity rodem z hardcore techno, a także dronowe ambienty nagrane prawdopodobnie przy wykorzystaniu dusz cierpiących w piekach. W muzyce słychać bardzo wiele zabiegów, które wprowadzają pozorny chaos, przywodzący na myśl wzburzone cieluści piekielne. Kompozytor wykorzystuje bardzo ochoczo i ciekawie efekt glitch, który sprawia, że można zacząć się zastanawiać, czy przypadkiem nie psuje nam się sprzęt grający. Ponadto,
w bardzo ciekawy i niespotykany zbyt często sposób używa zmian tempa, które niejako wytrącają słuchacza z równowagi, przypominając, z jakim dziełem mamy do czynienia. Struktura utworów jest daleka od bycia pospolitą i dostarcza słuchaczowi nieprzerwanych doznań, nie pozwalając stać się tylko tłem. Tego albumu nie słucha się, wykonując inne czynności, bo absorbując 100% skupienia odbiorcy. Wyróżnienie. Final Fantasy XV. Yoko Shimomura, Yoshitaka Suzuki, Tetsuya Shibata, Yoshino Aoki, Shota Nakama, Nobuo Matsu. Okazało się, że Final Fantasy XV jest bardzo dobrą grą i zdecydowanie przewyższyła nasze oczekiwania. Co się zaś tyczy muzyki, to musimy przyznać, że zarówno po pierwszym, jak i każdym kolejnym odsłuchu w naszych głowach pojawiało się jedno pytanie, które uwierało jak kamyk w bucie. Czy to jeszcze Final Fantasy? Square Enix starało się stworzyć grę łączącą elementy znane weteranom serii z tymi, które przypadną do gustu zupełnie nowym w temacie Finali. Efekt jest taki, że powstał tytuł, który zachwyca jednych, jak i drugich. Tak samo jest z soundtrackiem. To by było na tyle. Dziękujemy za uwagę i czekamy na Wasze komentarze oraz własne propozycje co do albumu roku 2016. Żegna się z Wami Krzysztof Lipczyk.